Jeżeli przed obejrzeniem tego filmu nie spożyłeś żadnego posiłku, śniadania, kolacji, obiadu, to radzę ci to zrobić i nie oglądać tego materiału na głodniaka, gdyż będą w nim występować fast foody zajebistości, które sam opierdolę, ale nie na wizji. Halo, dzień dobry moi drodzy, wasza ulubiona seria, czyli fast foodową. Dzisiaj moi drodzy zamówiłem sobie kebaba na dowóz i burgera na dowozik. Sprawdzimy sobie kebaba małego i burgerka z Gliwic, burger non stop, taka jakaś tutaj jest, nie że restauracja, taka budeczka, no zobaczymy jak to będzie wszystko smakować. Nie będę wam mówił teraz dokładnie co zamówiłem, jaki to jest hamburger, kebab standardowy z sosem czosnkowym, ale wrzucę wam w materiale oczywiście opis tych wynalazków, a tymczasem nie przedłużając zabieram się za unboxing tego żarcia, rozpakujemy, zobaczymy co w środku, skonsumujemy i ocenimy. Słuchajcie, mam siekiera, najpierw może kebab mały w cenie bodajże 12 zł z sosem czosnkowym. No zobaczymy, czy on będzie dobry. No, tortilla się troszeczkę tak poprzyklejała. Sprawdźmy mięcho. Mięcho takie standardowe. Gdzieś już ten smak czułem. Jest decha. Ale się upierdoliłem. No, tortilla miękka. Nie jest twarda. Ja lubię twarde tortille. W przekroju. Tak to wygląda. Mniej więcej. No już widzę, że są warzywka. Ogóreczek, pomidorek. Mięsko. Zrobimy gryza, żeby potwierdzić smak. A się uwaliłem. Goddamit. Słuchajcie, ogólnie klasyczny kebab, jaki jadłem sobie, niczym nadzwyczajnym się nie wyróżniający. No dobry nawet, nie jest zły ten kebab, chociaż mówię, no jest, tortilla jest miękka, ja wolę zbitą, bardziej taką twardszą. W każdym razie, no widzicie, mięcho takie w płatach. Ogólnie spoko. Nie jest zły. Mógłby być gorszy, bądź też jadłem gorsze. Nie jest zły. Teraz, moi drodzy, hamburger. No i tutaj już widzimy duży motherfucker. W środeczku co my tu mamy? Dwa kotlety. Sos, sałata. Nie wiem, to jest jakaś szyna, kiełbasa. Nie wiem, ciężko mi tak de facto powiedzieć. Ale wygląda całkiem spoko. Spróbuję go przekroić. Przekrojone na folii. Sprawdźmy. Na przekroju. O! Skubany, ogromniasty, rozwalający się wręcz. Goddamit, ale wygląda to mniej więcej tak. Zróbmy sobie gryza. Ciepły, skubany. Mięso to na bank nie jest zwykły jakiś kotlet z Biedronki. To jest coś innego. Coś bym powiedział lekko lepszego na pewno.
niż taki. Zresztą widać, ja tu widzę nawet, wy może tego nie będziecie tak bardzo widzieć. Ja widzę, że te mięso, one na pewno nie jest takie zwykłe, standardowe. Jest to jakieś mięso, które oni chyba sami przygotowują. Smaku całkiem spoko. Chociaż ten sos barbecue, on nie jest taki wyczuwalny. Bo tu chyba miał być sosik barbecue. Ale ogólnie jest okej, no. Szczerze powiedziawszy, jest to, bym powiedział, poprawny hamburger. Czy też, nie, cheeseburger to nie, to jest hamburger. Z sosem barbecue, podwójnym kotletem. Tak jak mówiłem, mięso przede wszystkim jest ciutkę inne. Mówię, tu też jest jakaś kiełbaska, szyneczka, pomidorek. Całkiem dobrze to smakuje. Ciepłe przede wszystkim i dobre. Także ten hamburger nawet nie jest, moi drodzy, najgorszy. W skali od 1 do 10, jakbym miał oceniać do kupy hamburger, znaczy jakbym miał oceniać może hamburgera, dałbym tu 7 na 10. Co do kebaba, to taki standardzik, 6 na 10. Jedzenie było ciepłe, jest ciepłe, smaczne, dosyć spora porcja, dobre. No mówię, hamburger 12 zł, kebab 12 zł, hamburger 17 zł. Za 17 taka na pewno można coś większego dorwać, ale ogólnie jest całkiem przyzwoicie, całkiem dobrze. Smaczne, dobre, fast foodowe żarcie. Jest git. Moi drodzy, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten odcinek. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Zostawajcie subskrypcje, łapeczki w górę, bądź łapeczki w dół, komentarzyki i do usłyszenia w kolejnych fast foodowych żarciach. Za jakiś może miesiąc, dwa, nie wiem, zobaczymy. Hej, hejo, papa.